Siema wszystkim. Nagrywam z rozpoczęcie i zakończenie jednocześnie. Wybraliśmy się na Dzierżno Duże z kolegą. Feder kontra karpiówki, można powiedzieć. Kolega łowił na koszyczek, po prostu czasami na feder, a ja karpiówki. I to by było na tyle, jeśli to byłby wstęp. Tam bez jakichś takich przedłużań w ogóle. Ale jednocześnie jest to końcówka i po prostu już nie będę takiego wstępu robił konkretnego, tylko już od razu robię zakończenie. Czyli spędziliśmy noc nad zbiornikiem Dzierżno Duże. Ogólnie kolega wygrał, łapiąc karasie i leszcze. Leszcze małe, karasie fajne, takie do 2 kilo. Tam w filmiku to będzie nagrane wszystko. Znaczy nie wszystko, bo tych ryb ogólnie, tych karasi i leszczy było no z 60 plus jeszcze ze 20 spinek. Może więcej tego, no nie wiem, na 40 przestaliśmy liczyć, ale tego była masa, nie? Co rzut, to branie. Czasami było tak, że jedna wędka leżała na ziemi, a druga łowiła u niego. No u mnie, no, same atrakcje. Po pierwsze zero brań, bo źle wywoziłem za blisko. Potem złowił się leszcz. Następnie znalazłem taki fajny dołek, w którym miałem o pierwszej w nocy branie. Chciało wyrwać wędkę spod purek. Zaciąłem, niestety po jakichś 30 metrach puściło, okazało się, że coś przetarło żyłkę i straciłem rybę. Także było coś fajnego, jakiś fajny konik, ale niestety nie złapał się, nie nagrałem tego, no trochę lipa. W tytule takiego jeszcze zakończenia powiem, że połapał kolega, ale na kukurydze i jakieś takie peleciki małe. Po prostu łykał jak pelikany. No wszystko, co wrzuciliśmy do wody na haczyk, to po prostu te ryby łapały, nie? Tam jakieś po tym rozpoczęciu i zakończeniu, zaraz tam będziecie mieli jakieś tam przebitki takie z rybami, także sobie zobaczycie, co połapa, nie? U mnie niestety nie będzie nic ciekawego, ponieważ miałem tylko jedno branie tak naprawdę, nie? No ale jak się jedzie na taką zaporówkę na parę godzin, to nie można oczekiwać, że się łapie tych ryb, nie wiem, 2 czy 4, 5, tak? No, jak jedna, to jest sukces. No ja wypracowałem branie, to się liczy. Wrócę tu może we wrześniu. Jaki będę miał więcej wolnego, no teraz też nie mam wcale wolnego, udało się taką nockę wyrwać. Posiedzieliśmy, dosłownie spaliśmy pod gołym niebem, no i też musieliśmy się schować, bo po prostu jeśli chodzi o pogodę, wszystko przerobiliśmy. Tornado, deszcz, burza, upał, wiatr, no wszystko, wszystkie pogody możliwe oprócz gradu. No teraz jest słońce, ale jest wiatr. Także nie wiem też, jak to będzie dobrze słychać, bo po prostu też wieje i może tam szumić, no ale już trudno, nie? Także jeszcze co? Pamiętajcie, że na poprzednim filmiku jest konkursik, tam za niedługo się kończy, także ktoś te dwie paczki kulek wygra. Oglądajcie dalej filmiki, lajkujcie, subskrybujcie i tyle, nie? Także jak ktoś chce przejechać na Dzierżno, to próbujcie swoich sił. Jeśli ktoś lubił na koszyczek, łowi feder, standardowo. Trochę zanęty do koszyczka, do federku, mała kuleczka, czy tam pelecik, kukurydza i łapiecie. Jeśli chodzi o karpie, musicie kombinować. Tak, ja trochę pokombinowałem, mało czasu miałem. Będę miał więcej czasu we wrześniu, to coś nagram i na pewno z jakąś rybą, jak się uda. Także do następnego.
to jest dzień przyjechał. No ten to fajny. No elegancka, zaraz burza będzie. Przed nim się rozstrzelamy. No też muszę przerzucić to, bo tam mi zielko ściągło zestawy. No i karpie nie chcą brać, niedobrze. Trzeba coś wymyśleć. Przewieźć to, ale też nie bardzo, bo fala jest. Zobaczymy. Na razie tam jest słońce, tutaj burza. No, wszystko widać. Na razie Feder wygrywa z karpiówkami. Kurde, wiatr. No dawaj go, ciekawe co to jest. Może jakiś duży lesz w końcu. Nie, przypuszczam, jakiś karaś. Albo karaś duży. Nie no, tragedia pogoda, nie? Ostatnia taka wielka chmura, czorno, jak to przejdzie, to może się uda. Dobra, jest ryba. Ale co to jest? Karaś duży chyba. Tak. Wielkie karasie znowu biorą. No chyba tyle dużych takich karasi dożyć w życiu nie powołał na jednej wyprawie. No to same takie czterdziestki, nie? Kurde, się powiem, walczą. Aż miło, nie? No, fajne. Z podbieraka go wypuść. O, ja nie mogę, co tu się wyprawia? Jakąś szmatę spod. Chyba żyłka kamo, nie? Wieczorny leszcz numer 128. Rozumiem. Dobry. Bez zmian. I syf przy brzegu. I ślimoki. I milczące karpiówki. I wieczór. Milczenie owiec, a ja ryby. Dobra, mamy pierwszą większą rybę wieczorną. Cały złoty. Nie karpę, ale spróbujemy zaraz karpę. Ale największy leż dzisiejszego dnia. No największy. Dobra. Bo jest ta 1:30, nareszcie spokój. Pyk. Chyba leszcz. Hmm.
O, ten to taki... Już taki kurwa ciut. Łuszkowaty. Powiedzmy sobie jeszcze, że niedługo leży. Większy leszczyk być, albo duży karać. Tylko żeby tej zielski to nie stracić. Ale chyba... Chyba karać duży. Karać duży, no. Dość. No, taki 40 centów jak nic. O kurde, kawał karasia. No jak już pociągnął, no to... O kurwa, powiem ci rekordzik. No. Ten to dosyć. Kurde, ten ma ze 2 kg. Niezły patelniok. O. No, ten to spory już, no. Piękny. Piłeś się już sam, nie? Ale już końcóweczka była. Fajnie wpięty. A, to już ci powiem, ładnie, ładna sztuka. No, jak na karasia to duży. To jest taki mały kaper. Nie. No i dobra. Takie ryby to ja bardzo uwielbiam. No ci powiem, ten wyjazd to... No leszcze karasie ładnie biorą, ale... Te kurde... Malutkie, ale takie no te to już są naprawdę... No niestety karpie nie chcą brać. Dobra, popłynął sobie. Fajnie przynajmniej, że tego nie ma. Wiatru ani nic.